Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Dzisiaj jest ze mną gość najbardziej specjalny, jaki może istnieć na tym świecie, czyli moja mama. Dzień dobry kochani widzowie. Dzisiaj widzicie Pauliny biurko, miejsce, w którym prowadzi nagrania po raz ostatni. Czas, żeby Pauliny biurko przeszło wielką metamorfozę. W następnym odcinku zobaczycie go w nowym wydaniu. W tym samym odcinku. Ale to mniejsze. Słuchajcie, to jest biurko z którego? 2001? 2004? Nie, to biurko zostało kupione w roku 1995, jak jeszcze Pauliny nie było na świecie. Widzicie, jest ode mnie o 3 lata starsze. Także słuchajcie, no jest tutaj troszeczkę do zmian i jak widzicie wyjęte są szyny i jakby cała ta półka na klawiaturę, no bo niestety to cały czas się psuło, cały czas wypadało. Nie mamy również gałki, ale no jak na razie widzicie problemu nie ma, można otworzyć w ten sposób. I tak. To będzie taki trochę eksperyment, ale też rozwiązanie tymczasowe z tego względu, że powoli zbieramy na komputer. Także gdyby gdzieś ktoś widział jakieś okazje, jakiekolwiek chociażby, niekoniecznie na komputer, ale nawet na monitor, ups, wychodzi, coś się zamazuje, to możecie dawać mi znać na Discordzie czy na Facebooku. Bardzo, bardzo może mi się to przydać. Co się dzieje? No i tak, przemalujemy na biało, żeby dowiedzieć się przy okazji, czy do salonu będzie pasowało na biało. Także zobaczymy się, jak efekt będzie gotowy. Nie pokazuj. Akurat włączyłam nagrywanie. Ta-da-ta-ta-ta-ta-da! Otwarte! Brawo! Zaczynamy malowanie! Nie było widać, jak się kłaniasz. I dobrze. Proponuję pierwszy tac pędzlem robi Paulina. No dobrze, a więc słuchajcie, nalejemy do tacki, przygotuję się i zrobię pierwszy tac pędzlem. Skoro pierwszy tac należy do mnie, to nie będę poważna i coś narysuję. Co tu takiego narysować specjalnie dla Was? Ktoś coś, jakieś pomysły? Dla widzów proponuję serducho. Serducho od serducha. A więc będziecie mieli serducho. Uwaga, uwaga. Słabo widać. O. Hop. Nie widać jako serducho. Pacnijmy jeszcze raz. Poprawmy nasze serducho. Moje zdolności malarskie są marne. Piękne serducho. Piękne serducho. To co zamalowujemy? To teraz będą rolki, tak? To poproszę rolkę. Rolki. Umieść mnie tutaj. A więc rozpoczęłam serduszko, a teraz maluj rogi, Łukasz. Oczywiście. Pięknie wychodzi. Będzie świetne stanowisko pracy. Kiedy dostanę wałek? Ale co w tej chwili robi Łukasz? Strzałę. To weź telefon i ten i przybliż. Ojej. No, wszystko widać na moje.
myślę, że pokażemy widzom teraz końcowy. Pierwsza warstwa zrobiona, ale jak widzicie, serduszko się mocno, mocno trzyma. Także pora na warstwę drugą. A więc słuchajcie, mały update. Oprócz gotowego biurka mamy już gotową szafkę, tylko trzeba nóżki odkręcić. By the way, zignorujcie ten bajzel, ale to wszystko było w tych szafkach. Zrobiliśmy już drugą szafeczkę, ale no niestety tak jeszcze nie do końca, parę warstw tylko z tego względu, że wałek już jest do wymiany. No i jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to tam gdzie stoi TV, to właśnie taki kolor był tych szafeczek i spróbujemy jakby tym przedłużyć biurko. Także jak na razie to na tyle, ale jeszcze się uwidzimy, jak wszystko będzie gotowe. Tak wygląda efekt końcowy, także słuchajcie, przede wszystkim biurko jest w innym miejscu. Nie wiem, czy to widzicie, zaraz do tego, że tak to ujmę, dojdziemy. Niestety utworzyła się taka gapa za telewizorem. No, trudno się mówi, jakby tutaj nic nie jestem w stanie zdziałać, bo inaczej mi nie byłoby dostępu po prostu do tych półek, które tutaj są. Także tym kosztem trzeba było to zrobić. Mamy krzesełko, które jest ze mną, słuchajcie, chyba od podstawówki, ale ja nie potrafię na nim wysiedzieć dłużej niż pół godziny, no jest dla mnie po prostu tak niewygodne, tak twarde. Także z tym coś trzeba będzie zrobić, bo inaczej jak mam dla Was nagrywać i streamować, prawda? Także wszystko pod komputer jest tutaj gotowe. Telewizor na razie tutaj został z myślą taką, że póki co może mi po prostu robić, wiecie, za podgląd, jak go podłączę. Także jak już będzie drugi monitor, to zaraz Wam pokażę, gdzie będziemy przenosić telewizor. Natomiast póki go nie mam, no to staramy się zasłonić tą gapę i przy okazji mieć ten podgląd. Także jest jak jest. Tak czy siak, no słuchajcie, no wszystko jest gotowe. Brakuje tylko kompuzera. No i jeżeli mowa o tym, co się stało z trzecią szafeczką, to trzecia szafeczka wylądowała, słuchajcie, tutaj. Także jak na razie jest tam, gdzie dawniej było biurko. I teraz tak, niestety, przepraszam, nie mam jakby ujęć przed, oprócz tego, co było na samym początku, bo nikt się nie spodziewał. Ja co prawda mówiłam dla mamy o tym pomyśle, ale nie sądziłam, że ona to tak szybko zrealizuje. Więc tak jak tutaj właśnie jest kanapa, na której Wam nagrywam zresztą odcinki z AliExpress, tak tutaj stało właśnie biurko, a szafki były we trójkę tutaj ustawione. Także mam nadzieję, że jesteście w stanie to sobie teraz wyobrazić. Zresztą wydaje mi się, że kiedyś był jakiś update z tym, jak wygląda mieszkanie po remoncie. Także możecie spróbować tam sobie znaleźć i poszukać, jeżeli jest Wam to po prostu potrzebne. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to przede wszystkim chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować dla mojej mamy, bo nie tylko przyszła i nie wiem, po razie wszystko pomalowała, ale przede wszystkim, słuchajcie, no pomagała mi tak przestawiać rzeczy, wyjmować rzeczy z tych szafek, no i kupiła farby, a kupiła dwie puszki, okazało się, że trzy ledwo stykły, także na pewno to dla niej nie były małe pieniądze i za to bardzo jej dziękuję. No i też słuchajcie, teraz taka mała prośba dla Was, bo koszty jakby samego komputera, powiem szczerze, że nas przerosły z tego względu, że słuchajcie, no my sobie myśleliśmy, że śmiało takiego komputera złożymy, nie będzie to aż tak drogie. No niestety, obecnie mamy prawie na całą skrzynkę,
tylko że to jest tylko skrzynka. A gdzie monitor, gdzie klawiatura, gdzie głośniki i inne tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że rozumiecie. Plus krzesło też będzie do wymiany. Ja oczywiście będę starała się na tym krześle wysiedzieć ile czasu się da. Natomiast to jest do tego stopnia dla mnie nieprzyjemne. Poza tym to jest taka ala skórka, ale taka bardzo słabej jakości, która też ani nie jest wygodna, ani powietrze nie przepuszcza. No tak jak mówię, ja nie potrafię na tym długo wysiedzieć. Jakby, no, krzesło jest mi potrzebne, tak? I orientowałam się już, większość tanich krzesł jest ze skórki, a ja się ze skórką nie lubię, wolałabym tkaninę, a jak tkanina, to też droższe i tak dalej, i tak dalej. Co do czego chcę jakby przejść. Bardzo Was przepraszam, to nie tak, że jakby to był cel tego filmu, nie. Ja Wam chciałam pokazać, że naprawdę się staram, bo minęło ponad 7 miesięcy i dalej nagrywam komórką, dalej nie ma na czym. Po prostu nie chcę wziąć komputera za 2000, tak? Tylko chcę już sprzęt, który mi posłuży przez lata. I bardzo, bardzo Was, słuchajcie, przepraszam. Jeżeli kogoś to obrazi, to zrozumiem. Ale słuchajcie, postarajmy się spróbować, żeby każdy coś od siebie dodał. Możecie po prostu wyłączyć adblocka i oglądać filmy z reklamami. To już troszeczkę mi pomoże. Możecie udostępniać odcinki dla znajomych, żeby był większy zasięg i mi było łatwiej właśnie z tych reklam zarobić. Macie też różne opcje typu wspieranie kanału, to jest taka jakby miesięczna subskrypcja. Macie też opcję złożenia jednorazowego donata. I tak jak mówię, jeżeli nie macie tych pieniędzy, tak, albo jesteście niepełnoletni, bo wiem, że wiele osób jest w takiej sytuacji, to nie tak, że jakby ja Was naciskam i że się zawiodę czy coś. Tak jak mówię, możecie po prostu oglądać filmy wyświetlając reklamy, które śmiało można by the way pomijać. Po prostu kwestia, żeby one się wyświetliły, więc bez tego adblocka. I kwestia właśnie tego, że może po prostu, nie wiem, siedzicie na tych różnych stronach, bo mniej więcej też czegoś szukacie sobie do domu z urządzeń i widzicie, że jest, nie wiem, super, super monitor na promocji. Możecie mi wysłać linka, po prostu. Także my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w ciągu najbliższych 2 miesięcy ten komputer się tutaj pojawił, natomiast na chwilę obecną nie stać nas jakby jeszcze na wszystkie rzeczy, tak? Na skrzynkę prawdopodobnie się uda samym nam nazbierać, natomiast na dobry monitor... Słuchajcie, ja dla mojej mamy kupowałam wieki temu monitor za 150 zł na promocji. Teraz wszystkie najtańsze są za 300. Taki, jaki ja bym potrzebowała, jest za przynajmniej 650. No po prostu to wszystko, słuchajcie, to wszystko przerasta, bo przypominam Wam, ja się uczę, ja nie pracuję. Więc jakby to wszystko w danym momencie mnie przerasta. Ja naprawdę się dla Was staram. To nie tak, że nie wiem, że teraz w tym momencie chcę wyłudzić. Chcę Wam powiedzieć po prostu szczerze, jaka jest sytuacja, bo zobaczcie, ponad 7 miesięcy nie ma tego komputera, a ja nie zwariowałam, dalej się starałam i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby on się tutaj pojawił i cały czas szukam pracy, chociażby na pół etatu. Już nawet zrezygnowałam z szukania pracy na cały etat, więc naprawdę... To nie jest tak, że ja się tutaj, słuchajcie, obijam. I to nie jest tak, że ja stwierdziłam, o, złóżmy komputer i miałam jakąkolwiek wiedzę. Moja wiedza ograniczała się do tego, że wiedziałam, co to Intel i wiedziałam, co to pamięć RAM, wiedziałam, co to dyski.
tego typu rzeczy, ale żeby się już znać, wiedzieć, które jest najlepsze, które służy czemu, dlaczego karta graficzna musi być mniej więcej na tym samym poziomie, że tak to ujmę, jak procesor. Ja tych wszystkich rzeczy nie wiedziałam. To jest wiele godzin, powiedziałabym, że nawet miesięcy mojego starania się dowiedzieć, czytania, oglądania różnych filmów, porównań i tak dalej. Także tak. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeszcze raz przypominam, jak wszystko wygląda. Spróbuję zrobić to profesjonalnie, słuchajcie. Ale ciężko byłoby mi się trzęsą. Także w chwili obecnej tak to wygląda. By the way, jak Wam się podoba moje zdjęcie z Necikiem? No właśnie ogarnęłam, że go nie przestawiłam na czas nagrywania. No cóż. Więc tak. Tak to na chwilę obecną wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No na pewno teraz nie widać, że to biurko jest starsze ode mnie. Przynajmniej mam takie wrażenie. Także mam nadzieję, że fajnie i dobrze będzie mi się tutaj pracowało. Na pewno będę miała więcej miejsca niż tylko i wyłącznie właśnie to biureczko. Bo jak widzicie, będzie miejsce tam, gdzie telewizor na drugi ekran. Jak telewizor się przeniesie, to tam, gdzie jest antenka, będzie można postawić drukarkę, jeżeli styknie z kablem, że tak to ujmę. Także wstępnie tak to wygląda. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przepraszam za te proszenie jakby o wsparcie pod sam koniec, ale mam nadzieję, że rozumiecie. To nie tak, że mówię Wam, słuchajcie, inaczej mnie nie oglądajcie, czy że musicie, nie, 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 nie. Po prostu, jeżeli ktoś z dobrego serducha chce pomóc albo ma taką możliwość, to tak jak mówię, są zarówno darmowe sposoby, jak i niedarmowe sposoby i to wszystko zależy od Waszego czasu i budżetu. Gdyby ktoś był zainteresowany do wszystkiego, jak zawsze, linki są w opisie. No i cóż, teraz wstawiam już podziękowania standardowe, które są, że tak to ujmę, w umowie dla wspierających kanał. Także dziękuję Wam, słuchajcie, to też mi pomaga, to też sprawia, że pieniądze nie idą na głupoty, tylko że to pójdzie wszystko na komputer. Trzymajcie się ciepło, dziękuję, pa pa!